Organizacji społecznych, wszyscy drodzy mieszkańcy naszego miasta. Gromadzimy się tu dzisiaj na skwerze żołnierzy wyklętych, aby oddać hołd i upamiętnić bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Na kartach historii te osoby zapisały się jako żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, jako żołnierze drugiej konspiracji. Dziś, 1 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowione ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w lutym 2011 roku. Inicjatorem tej ustawy i ustanowienia święta był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który w lutym 2010 roku złożył projekt ustawy. Niestety nie doczekał ani uchwalenia ustawy, ani pierwszych obchodów. Zginął 10 kwietnia 2010 roku. Katastrofie smoleńskiej. Żeby Państwu uświadomić powód, dla którego to święto zostało przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalone, pozwolę sobie odczytać fragment preambuły do tej ustawy. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto ustanowione w hołdzie żołnierzom wyklętym, bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu państwa polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. W tym roku po raz 12 obchodzimy święto żołnierzy wyklętych, Narodowy Dzień Pamięci. Ale te obchody są obchodami wyjątkowymi. Wyjątkowymi, bo odbywają się w wyjątkowym i bardzo trudnym czasie. W czasie, kiedy od 6 dni za wschodnią granicą naszej ojczyzny trwa wojna. Wojna wywołana przez okrutny reżim, totalitarne państwo Putina. Myślę, że gdyby żołnierze wyklęci mogli do nas przemówić, ostrzegliby nas przed tym, co dzieje się na wschodzie. Przed totalitaryzmem, przed okrucieństwem wojny. Oni doświadczyli tego w swoim życiu. Życiu, które oddali
walce o ojczyznę. Dlatego obchodząc to święto i wyrażając wdzięczność żołnierzom wyklętym, musimy również pamiętać o tym, aby wspomóc naszych sąsiadów na Ukrainie, którzy walczą z totalitarnym systemem. Wojna jest tuż obok i my musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby nie dotarła do naszej ojczyzny. Myślę, że żołnierze wyklęci powiedzieliby Europie: jeśli chcesz, Europo, być wolna, demokratyczna, bez wojny, to uczyń wszystko, żeby wspomóc Ukrainę. Dziś będziemy również składać kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Janutę Siedzikównę Inkę. Przed śmiercią Inka wysłała gryps, którym napisała: przekażcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. My też musimy się dziś zachować jak trzeba. Idąc na tę dzisiejszą uroczystość, tak sobie przypomniałem, że bardzo często te swoje wystąpienia na uroczystościach kończyłem takim sformułowaniem: nigdy więcej wojny. Dziś już tego powiedzieć nie mogę, bo wojna jest tuż obok. Chwała bohaterom, cześć pamięci. Szanowni Państwo, poproszę księdza dziekana o modlitwę w intencji bohaterów żołnierzy wyklętych. Nie sposób przeżywać tego święta dzisiejszego bez podniesienia do Pana Boga, bez modlitwy za tych, którzy nawet jeszcze grobu nie mają. Wielu z nich nie wiadomo, gdzie spoczywają. Chcemy polecić ich wszystkich, dziękując też w tej modlitwie Panu Bogu za ofiarę ich życia, ich krwi. Na tej ofierze wyrosła nasza wolność, nasze dzisiaj. Chcemy też prosić za tych, którzy za naszą wschodnią granicą, w naszym sąsiednim państwie cierpią z powodu tego samego sposobu myślenia o świecie, z powodu szaleństwa, które znowuż przychodzi stamtąd, z Moskwy. Prośmy o pokój dla nich. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać Panie. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Panie. Szanowni Państwo, zapraszam do składania kwiatów i zapalenia wieczy pod kamieniem upamiętniającym żołnierzy wyklętych. Proszę, żeby rozpoczęli kombatanci, a później w kolejności, jaką Państwo mają. A tutaj jest, za kamieniem. Thank you.
wszyscy dotarliśmy spod pomnika żołnierzy wyklętych. Ja oczywiście nie będę powtarzał już swojego wystąpienia, bo jestem zaskoczony trochę, że nagłośnienie jest tu, a nie tam. Ale w tym akurat miejscu przy kamieniu upamiętniającym Danutę Siedzików na Inkę chciałem przypomnieć to, co mówiłem na zakończenie swojego wystąpienia o jej słowach skierowanych do babci. Zachowałam się jak trzeba. Jesteśmy w takim czasie, że musimy się też zachować jak trzeba, żebyśmy mogli żyć w wolnej Polsce, w wolnej Europie. Zachęcam jeszcze raz do pomocy, bo pomoc dla Ukrainy jest to też w tej chwili spełnianie testamentu żołnierzy wyklętych walczących z tym totalitaryzmem, który w tej chwili na wschodzie znowu odżywa. Zapraszam do złożenia kwiatów i upamiętnienia tej wyjątkowej postaci. Myślę, że wyjątkowej szczególnie dla młodych ludzi, bo to osoba, która była w waszym wieku, nieco starsza od was, ale tutaj wielu młodych i niestety zapłaciła cenę najwyższą, cenę własnego życia na skutek wyroku śmierci, który otrzymała. Zapraszam do składania kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem upamiętniającym Danutę Siedzików na Inkę. Zapraszam kombatantów i następnie w kolejności.